Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, przyszła kryska na matyska. Wygląda na to, że Joe Beijing Biden będzie postawiony w stan oskarżenia, będzie próba usunięcia. No, zobaczymy, jak to będzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też dzwoneczek do subskrypcji i o powiadomieniach, o codziennych filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No, cała ta sytuacja z Bidenem, no, wypływa to wszystko teraz na wierzch. Biden był oskarżony 2 razy, próba impeachment, czyli próba usunięcia go od władzy, była robiona przez komunistów. No, skąd to się wzięło? Pierwszy i drugi impeachment to był taki, że Trump zadzwonił na Ukrainę i mówi, co tam Biden robił, co tam syn Bidena robił, co tam się stało z prokuratorem generalnym, dlaczego usunęliście prokuratora generalnego, no i komuniści amerykańscy powiedzieli, że to jest próba ingerowania. A teraz okazuje się, to dlaczego Trump to mówił? No, Trump to mówił, bo Biden jak wyszedł, to on mówił, że jak to załatwił. Załatwił, mówi, sukin synu, masz wywalić na pysk prokuratora, jak nie, to $1 miliard, nie dostaniecie $1 miliard. No, dlaczego to wszystko tak było? No, prokurator ścigał Buryzmę, a Buryzma to była firma prywatna cwaniaczków tych ukraińskich, tam chyba i Kwaśniewski też w tej Buryzmie jest. No i syn Bidena, Hunter, który nigdy nawet na Ukrainie nie był, miał tam pensję chyba 60-70 tysięcy na miesiąc, czyli także kilkaset tysięcy na rok. No i jeszcze gotówkę dostał milionami. Także, że komuniści byli w stanie bardzo blisko zniszczyć uczciwego Trumpa, a kryją Bidena. No, w Waszyngtonie, w stolicy, teraz cała ta atmosfera, całe to powietrze jest właśnie wypełnione tym niesmakiem. No, komuniści w Waszyngtonie przy stolicy, tam 500 kilometrów, to są sami komuniści, no to nic za bardzo się nie przejmują, bo oni wiedzą, że mogą ten naród amerykański w bambuko robić, ale ludzie się budzą. Republikanie już coraz bardziej wiedzą, połowa demokratów też już wie. Jedna piąta całej Ameryki wierzy instytucjom państwowym. No i między innymi instytucja państwowa, no to jest Ministerstwo Sprawiedliwości. I to jest jeden wielki cyrk, to wszystko, co spowodowało, że Ministerstwo Sprawiedliwości kryło syna Bidena. No, Biden to cwaniaczek od lat, to jest marionetka komunistów, marionetka Baracka Obamy, on po prostu wykonuje wszystko, co mu tam przez mikrofon powiedzą. I to jest przykro, że cały świat po prostu patrzy na tą Amerykę, która się tak po prostu zniszczyła sama w sobie. No i Republikanie teraz szukają wyjaśnień, chcą coś zrobić, bo tak jak jest skomunizowane Ministerstwo Sprawiedliwości i Federalne Biuro FBI, no to już nie może być gorzej. Teraz już wszyscy zobaczyli, że jest jeden wielki cyrk, jest prokurator Weiss. Weiss prowadził przez parę lat dochodzenie w sprawie Trumpa, także wszystko się przedawniło. Część to tak jak normalny Amerykanin za posiadanie broni, używanie broni, tak jak Hunter Biden robił, to by spędził w więzieniu, to tam się nic nie stało. No to co zrobili z tym człowiekiem, który nic nie robił? Zrobili go specjalnym takim konsulem do spraw Bidena. Także wszyscy widzą, że to jest ustawka. No, taki człowiek to powinien być, człowiek na takiej pozycji, no to powinien być z zewnątrz, a tam po prostu ręka rękę myje, tak jak te stare KGB, cała ta Rosja i Komitet Centralny. No wstyd to jest, że te miliony dolarów pieniędzy, które przechodziły czy z Chin, czy z Ukrainy, to
to teraz trzeba będzie udowodnić, czy było coś za coś, te tak zwane quid pro quo, czyli coś za coś. No było coś za coś, dlatego że Ukraina na dzień dzisiejszy, no to dostała 140 miliardów dolarów. Oni chyba mają niezłe haki na całą rodzinę Bidenów i polityka, powiedzmy, zagraniczna względem Chin, tak? I był balon, nad Ameryką leciał balon od wschodniego wybrzeża do zachodniego wybrzeża i ten balon nie był strącony w ciągu pierwszych tam 100 mil, jak się pojawił nad kontynentem amerykańskim, tylko wszystko nagrywał, filmował i tak dalej. I jak już doszedł do Pacyfiku, no to wtedy Biden powiedział zestrzelić. No to jeżeli to nie jest przekupstwo, no to co to jest przekupstwo. No inaczej nie można powiedzieć. Także cały ten Biden, on doszedł do władzy, jak miał tam 30 parę lat i właśnie naskoczył na 60-letniego polityka i powiedział, że ten 60-letni polityk no to powinien już iść na emeryturę, bo jest za starutki. A teraz 80 lat Biden i ciągle tam jest tą marionetką. I to wszystko jest skorumpowane. To całe ten ministerstwo jest skorumpowane. Administracja Bidena to jest wstyd i po prostu hańba. Partyjnie teraz ta linia komunistyczna partyjna, no to oni okopali się w tych swoich okopach i teraz jest i krzyczą, że nie ma ewidencji. Nie ma ewidencji, że syn swoje robił, a ojciec nic nie robił, a prawda jest taka, że syn dzwonił, był na spotkaniu z Ukraińcami czy z Chińczykami i mówi: tato, powiedz, tu są moi koledzy biznesowi, powiedz coś, a ojciec mówi: no tak, pogoda jest ładna, pogoda będzie jeszcze lepsza, ale powinno coś spadać z nieba, tak? No dolary powinny spadać z nieba, manna powinna padać z nieba, tak, także że w najbardziej prymitywnym zakodowaniem systemie Joe Beijing Kijów Biden po prostu sprzedawał Amerykę. Tak, Biały Dom teraz buduje całą fortecę, wynajmuje tych wszystkich prawników i mówi, i wszystko, co tylko może zrobić, to jest to, żeby tą ewidencję zatrzymać. Mówią, że Biden nie może nic mówić, no bo są badania, dlatego między innymi Weissa wzięli, żeby nie było pytań, coś, co się dzieje. Mitch McConnell, no to jest w sumie przewodniczący w Senacie tej strony republikańskiej, no to on właśnie mówi, że te wszystkie oskarżenia, te próba usunięcia, to powinny być w rządzie ogólnie jak najmniejsza ilość, no bo dlatego to rozwala całe społeczeństwo. No komuniści tak nie myśleli. Komuniści, żeby usunąć Trumpa, robili wszystko, żeby to usunąć, nawet najbardziej idiotyczne zastosowania, bo normalnie, no to powinien kongres mieć coś do powiedzenia z takim impeachment, a nie miał. Jak Pelosi, ta czarownica Pelosi z Kalifornii, jej mąż, no to tam chyba lubi się pobawić z panami. Ostatnio to zaprosił jakiegoś pana, to ten pan go tam z młotkiem biegał, a nad ranem Pelosi zadzwonił, że jest jakiś intruz. No a intruz był od środka domu i go chciał młotkiem tam załatwić. Także to wszystko takie zdegenerowane, komunistyczne to warzycho, milionerami zostają, no to komunistka Pelosi, to jak robiła ten impeachment, no to pominęła w ogóle kongres, pominęła jakiekolwiek głosowania, kazała zacząć są te oskarżenie, tam później tam trochę głosowali, świadków w ogóle nie brali, także to był cyrk komunistyczny, po prostu pokazówka. Teraz Republikanie jak zwykle. Republikanie, no to zawsze są tacy, że nie dają cios za ciosem, kija za kijem, tylko zawsze po prostu starają się robić to prawnie i praktycznie i legalnie i tak dalej. To faktycznie ten impeachment nie powinien być, no ale
rzecznik Izby Reprezentantów, czyli Kevin McCarthy, no to tam ten kuzyn tego McCarthy'ego z lat 50., no to on powiedział, no, że w zasadzie no to trzeba, kongres musi zadać pytanie, co tam się w sumie dzieje, no i mówi, że to jest taki naturalny krok w kierunku, żeby to wszystko rozwiązać, popatrzeć, jakie są ewidencje, co tam się wszystko dzieje, no bo teraz to trzy komitety nad tym już działają i to w sumie jest dobrze, że się za to wzięli. Biden kłamał w 2020 roku, właśnie mówił, że tam nie ma żadnych pieniędzy, żadnych partnerów, no ale to wszystko jest nieprawda. Teraz wychodzą na to dowody. Te trzy komitety i te zapytania, i te badania, no to będzie bardzo dobra sprawa, no bo to dużo wyjaśni. No i są jakieś takie pozytywne strony, żeby nie robić impeachment, tylko zrobić takie wstępne zapytanie. Bo te wszystkie nadzór kongresu, no to tam się troszeczkę zmienia. Oni mają prawa dać jakiś taki nakaz sądowy do zeznawania i tak dalej, i tak dalej. To dużo, dużo poprawi, dużo wyjaśni, dużo wyjdzie na wierzch i to jest w tym wszystkim najważniejsze. No jeżeli to wszystko to będzie zrobione prawidłowo, no to będzie dużo lepiej. Dużo lepiej niż właśnie tak jak mówiłem, Pelosi komunistycznej, jednopartyjnie to wszystko robiła, no i nic z tego nie wyszło. No problem jest też taki, że jeżeli Republikanie będą chcieli, żeby Republikanie głosowali na impeachment zamiast tego zapytania, żeby zrobić, najlepiej by było to zrobić to, co Pelosi zrobiła, ten chamski taki atak, i ten chamski atak byłby dużo lepszy niż te oficjalne, dlatego że może się okazać, że to głosowanie w kongresie, no to część tych sprzyjających czerwonym świniom republikanom, oni nie będą chcieli głosować, szczególnie w rejonach, gdzie tam te wybory czy wybór wygrane były na pograniczu. Także mogą się bać. Także, że oni woleliby, żeby to było, żeby McCarthy i McConnell po prostu zrobili cały ten proces impeachment, żeby Republikanie, ci tchórze, nie musieli głosować, bo mogliby być no oskarżony czy usunięty. Także te głosowanie w Izbie Reprezentantów i w Izbie Senatu, no to też jest no jest pytanie, czy będą to robić. No boją się, wszyscy ci politycy to się boją. 50 lat temu to taka ciekawa sprawa była, że w Orlando na Florydzie Nixon to przyszedł i powiedział, że obywatele amerykańscy mają prawo wiedzieć, czy prezydent jest złodziejem, czy nie jest złodziejem. No dzisiaj Partia Demokratów mówi, że obywatele amerykańscy nie powinni wiedzieć, czy prezydent jest złodziejem, czy nie jest złodziejem. Oni po prostu już doprowadzili Amerykę do takiego ogłupienia i tak się przekonali, że po prostu wszystko im wychodzi, że tak skorumpowali Ministerstwo Sprawiedliwości, tak skorumpowali Federalne Biuro Śledcze, że oni po prostu już jakiegoś, no, odłączyli się po prostu, tak jak chyba Komitet Centralny i PZPR w Polsce przed Solidarnością odłączyli się, jak cały ten ruski, jak oni tam mają dumę czy coś przed tą pierestrojką. No, Rusi nie wylądowali najlepiej, ale cały ten rząd amerykański, no to teraz jest po prostu jednym wielkim bagnie. No ale to trzeba pchać, Ameryka musi się dowiedzieć, no jest nadzieja, że demokraci doprowadzą to wszystko do porządku i będzie wiadomo.
Przypuszczalnie demokraci, komuniści odsuną troszeczkę Bidena na boczne tory, powiedzą, że on jest chory i tak dalej, żeby nie pozwolić na ten impeachment, no ale jest nadzieja, że to będzie można nawet pchać dalej, nawet jeżeli przestanie być prezydentem. No jeżeli Kamala Harris zostanie prezydentem, no bo ona jest wiceprezydent, to wchodzi automatycznie, no to będzie jeszcze wielki cyrk. Możliwe, że w tym czasie, jeżeli będą te zamieszki, takie zamieszki, zamieszanie będzie w Ameryce, to w tym czasie Chiny zaatakują Tajwan, bo to będzie chyba najlepszy czas. Tak, także to by było, Chińczycy są w stanie wykorzystać taki moment właśnie do ataku. Zobaczymy, jak będzie, no ale czerwone świnie na całym świecie są takie same czerwone świnie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie dla normalnych. Głosujcie dla konserwatystów. Ci postępowi komuniści to zawsze coś chcą zniszczyć. Cały ten zielony komunizm dzisiejszy to jest po prostu jeden wielki syf. Najbardziej uderza w sumie w ludzi pracujących miast i wsi. No bo jeżeli zieloni komuniści chcą, żeby robotnik i rolnik kupował samochód elektryczny za dwa razy więcej niż za samochód spalinowy, no to nie jest normalne. To nie jest normalne. Głosujcie dla normalnych. Zdrowia dla normalnych.